W tym wideo pokażę Wam w pełni legalny sposób, jak możecie zacząć prowadzić własną małą firmę, nie musząc płacić składek ZUS, rejestrować się do ewidencji CEIDG czy kupować kasy fiskalnej. Jeżeli więc zastanawiasz się nad otworzeniem własnej firmy, musisz zobaczyć to wideo do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jednym z największych kosztów, jakie musi ponieść każdy przedsiębiorca prowadzący swoją firmę, jest składka ZUS. Składka ta w 2020 po raz kolejny wzrosła i na chwilę obecną wynosi 1069,14 zł. Oczywiście do tej kwoty należy dodać również składkę zdrowotną w wysokości 375 zł, co daje łącznie kwotę 1444,14 zł. Jest to bardzo dużo, a najbardziej to obciążenie odczuwają osoby startujące z własną firmą. Ustawodawca wyszedł jednak naprzeciw zaradnym obywatelom, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie. Możemy w pełni legalnie prowadzić firmę w Polsce i nie płacić składek ZUS, czy też rejestrować się w ewidencji CEIDG. Kiedy nasze przychody nie przekraczają połowy najniższego miesięcznego wynagrodzenia, możemy prowadzić tak zwaną działalność nierejestrową. Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje tak zwana konstytucja biznesu. Jej celem jest ukształtowanie otoczenia prawno-instytucjonalnego dla polskich przedsiębiorców w duchu wolności działalności gospodarczej. Wprowadziła ona wiele pozytywnych zmian do polskiego prawa, m.in. pakiet pas startowy dla firm. W nim znalazł się zapis, który umożliwia nam prowadzenie firmy bez ZUS. Jednym z najważniejszych celów konstytucji biznesu jest rozwój przedsiębiorczości, m.in. przez ułatwienie pierwszych kroków w biznesie, zmniejszenie obowiązków związanych z drobną działalnością. Służy temu działalność nierejestrowa, którą umożliwia prawo przedsiębiorców. Czym jest więc działalność nierejestrowa? Jak dzięki niej każdy z nas może prowadzić firmę bez ZUS? Już spieszę z objaśnieniami. Jeżeli prowadzisz drobną działalność, np. handlową, nie osiągasz z niej w żadnym miesiącu przychodu należnego wyższego niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, to możesz wykonywać ją bez wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, nawet jeżeli Twoja działalność jest organizowana i ciągła, to znaczy ma cechy działalności gospodarczej. Innymi słowy, w 2020 roku do kwoty 1300 zł miesięcznie nie musimy zakładać firmy. Prowadząc działalność nierejestrową, nie tylko nie musimy uzyskiwać wpisu do CEIDG, ale jesteśmy również zwolnieni z szeregu obowiązków administracyjnych, które łączą się z działalnością gospodarczą. Prowadząc działalność nierejestrową, nie musimy składać wniosku o wpis do CEIDG, uzyskiwać numeru NIP i REGON, chyba że zechcemy, płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ani składki zdrowotnej z tytułu działalności pozarolniczej, odprowadzać zaliczek na PIT, ani rozliczać go miesięcznie albo kwartalnie, płacić podatku VAT, oczywiście kiedy obejmuje nas zwolnienie podmiotowe, prowadzić skomplikowanej rachunkowości. Żeby nie było tak różowo, działalność nierejestrowa, czyli firma bez ZUS, to również pewne obowiązki. Musimy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, czyli spis kwoty przychodu uzyskanego w danym dniu, rozliczać przychod z działalności nierejestrowej po odliczeniu kosztów w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej, wystawiać na żądanie drugiej strony rachunek albo fakturę, ewentualnie fakturę uproszczoną, respektować uprawnienia konsumenckie w relacjach ze swoimi klientami. Jak widać więc gołym okiem, tego typu działalność nie zrzuca z nas obowiązków, jakie każdy przedsiębiorca musi spełniać wobec klienta. W związku z tym, kiedy sprzedajemy komuś na przykład obuwie przez internet, musimy być świadomi tego, że nasz klient ma prawo zwrotu danego towaru przez okres 14 dni, czy też złożenia reklamacji w przypadku, kiedy towar sprzedany przez nas okazał się wadliwy. Warto pamiętać, że firma bez ZUS nie może trwać w nieskończoność. Przekroczenie miesięcznego progu powoduje, że działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą i od tego czasu mamy 7 dni na złożenie wniosku o wpis do CEIDG. Oprócz tego warto nadmienić, że nie każdy może prowadzić działalność nierejestrową. Aby prowadzić tego typu biznes, musimy, jak już wspomniałem zresztą przed chwilą, nie przekraczać miesięcznego przychodu w wysokości 50% najniższej krajowej, jak również w przeciągu ostatnich 60 miesięcy nie mogliśmy prowadzić działalności gospodarczej. Dopiero spełnienie tych dwóch warunków jednocześnie daje nam możliwość prowadzenia firmy bez ZUS.
Samo przekroczenie przychodu należnego w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia nie powoduje, że dane zachowanie kwalifikuje się automatycznie jako działalność gospodarcza. Żeby była za taką uznana, nadal muszą być spełnione pozostałe przesłanki ustawowe, czyli musi zostać wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły oraz mieć charakter zorganizowany. Osoba prowadząca działalność nierejestrową może w każdej chwili złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym w tym wniosku. Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowej przekroczy miesięczny próg przychodów, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. W tym przypadku należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie progu. Kiedy nasza mała firma zacznie się rozkręcać, możemy zacząć prowadzić firmę na normalnych zasadach. Oczywiście nie każdy przedsiębiorca musi płacić od razu ZUS w wysokości ponad 1400 zł. Dzięki pasowi startowemu dla firm możemy skorzystać z 6-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS. Ulga na start to rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców, którym powodzi się trochę lepiej i zarejestrowali swoją działalność. Przez pierwsze 6 miesięcy mogą skorzystać oni ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne, czyli emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Korzystanie z ulgi na start nie zwalnia jednak ich z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę zdrowotną będziemy mogli odliczyć od podatku, ale nie od dochodu. Ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych, podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności. Nie podlegają ubezpieczeniu KRUS. Co jednak, kiedy owe magiczne 6 miesięcy minie? Nie rońcie łez, możemy skorzystać z małego ZUS-u plus. Kiedy nasze przychody za rok poprzedni wynoszą mniej niż 120 tysięcy złotych, możemy liczyć na preferencyjne warunki i skorzystać z tak zwanego małego ZUS-u, płacąc 780 zł miesięcznie. Aby móc skorzystać z tej ulgi, musimy spełnić następujące warunki. Oprócz wyżej opisanego kryterium przychodowego, trzeba będzie również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Obniżki składek nie skorzystają jednak przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. Oprócz tego obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy, czyli 3 lata, w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności. Chodzi o to, by przedsiębiorcy mieli szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury. Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Celem jest to, aby zapobiec zjawisku wypychania pracowników z etatu na samozatrudnienie. Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Najpierw ulga na start, potem 24 miesiące preferowanych składek, a następnie mały ZUS plus. Mały ZUS to zmiana, z której mogą skorzystać mali przedsiębiorcy. Dzięki niej najmniejsze firmy mogą uiszczać niższe, adekwatne do osiąganych przychodów składki na ubezpieczenia społeczne. Jak widzicie, firma bez ZUS w Polsce jest możliwa i co najważniejsze legalna. Pomimo, że jest to opcja jedynie dla najmniejszych przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność, daje szansę sprawdzenia naszego pomysłu na biznes przy minimalnej biurokracji i skomplikowaniu. W mojej skromnej ocenie jest to bardzo dobry krok w kierunku rozwoju Polski i mam nadzieję, że w przyszłości limit obrotów zostanie podniesiony do na przykład poziomu 100% najniższej krajowej. Czy się tak stanie? Zobaczymy. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł Wam i dostarczył wartościowej porcji wiedzy na temat firmy bez ZUS. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do pozostawienia komentarza, łapki, subskrypcji, a także zapisania się na newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.